Cześć, tu Kamil. Witam Was ponownie w Katana Shooting i zapraszam Was na kolejny film w programie Steel Challenge. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest scenariusz tor pendulum, czyli strzelamy z miejsca, cztery okrągłe blachy, ostatni jest plate, stop, najbliżej nas i na samym środku jest. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Strzelam w mojej taktycznej marynarce, więc też będziecie widzieli walkę z tym utrudnieniem, ale lubię to, więc przebieg będzie wyglądał w ten sposób. Trafiłem ten trzeciego trzeciego. Zrypałem, ale jak widzicie, szybciej mi poszło niż na tych poprzednich przebiegach. To po prostu poprzednie przebiegi, inne tory, na innych torach zrypałem po prostu bardziej niż ten. Zobaczmy, czy czeka mnie tu jakaś nagroda niezasłużona. Tak. Ha. Się okazało na tyle szybko, że żaden czas nie był powyżej 10 sekund, więc puszcza mnie system na tablicę liderów. Dziubas. Tu będzie Dziubas. Albo kapitan Dziubas. Mam backspace. Mam backspace. Nie mam space. Dobra, będzie Dziubas. Dziubas. Piąty. No, czyli jest jeszcze co robić, żeby być na pierwszym miejscu. Warta gonić i Pęsiego. Zapraszam Was na takie treningi z bronią palną i replikami do Katana Shooting i bezpieczna strzelnica. Bo każda strzelnica jest bezpieczna.